Ostatnie spotkanie Gieliszka Cup 2015. Spotkanie numer 36. Grało się przez 30. Grało się przez 3 dni, proszę Państwa, i doczekaliśmy się wielkiego finału. W żółto-czarnych strojach MKS Ochota Warszawa bez porażki doszli do finału. Do finału doszli, a w grupie wygrali z Rybnikiem. W tej chwili przegrywają z Rybnikiem 10 punktami w walce o złoto, o największy puchar, solny puchar. Do zakończenia meczu 8 minut. Kroki. Długi rzut, o, trafił, proszę. Sam sobie brawa bije. Rybnik włączył piąty bieg. Szósty nawet. Też w końcówce złapie oddech i będzie. No to siódemeczka teraz. Time out. Tyle właśnie spotkań było. Tak, a wam jaka poszła na turnieju? W tym roku nie ma Króla Strzelców na tym turnieju. No jestem tamten ziomuś 10 z Rybnika. A twój rocznik chyba? Nie ma. Ten ziomuś jest 2000, Wojciechowski z 2003, nie 2000. 2003, Dziekański. No, ja jestem 2-4. Ale jakiego ty dzisiaj bloka dałeś? Schodzimy na dół. Kampus. Tak tutaj wygląda. Tak są chłopcy zakwaterowani. Nic nie zniszczone. Byliście w Wielicy, jak się podobało w Kopalni Soli? Było pięknie. Pięknie, cudownie. Jak wszystko okej? Okay? Ja nie jadę z wami, wiesz, na zot. Co? Nie jadę z wami na zot, mam tam już. Nie, z Dąbrową. Nachodziłem się tutaj. Też byli chłopcy w Wielicce. A my udajemy się. Kolejna biuro zawodów, wyniki. W trzech miejscach wyniki. Na bieżąco aktualizowane. Czas wyjść.
Na hale. Znowu będzie pięknie. Kogo tu wpiszemy? Kto wygrał? Zobaczymy.